że nie zawsze jest tak, że nawet jak przyjeżdża jedna śmieciarka i nam się wydaje, że ona po kolei opróżnia wszystkie pojemniki, że te śmieci są mieszane, bo jest wiele śmieciarek. Ja nie orientuję się niestety, jakie dokładnie są śmieciarki w Toruniu. Jest w każdym razie w Polsce wiele śmieciarek, które mają w środku boksy, tak? I po prostu wystarczy jakąś przekładkę tam, że pan sobie otworzy i te śmieci mimo wszystko jadą oddzielnie, mimo że w jednym samochodzie. Także na pewno się zdarzają takie sytuacje, że te śmieci są zbierane wspólnie i są mieszane, ale nie zawsze tak jest, jak nam się też wydaje. Czasem są segregowane, na szczęście. Bo to są też te worki, żebyśmy nie tylko my mogli odróżnić, który śmieć idzie do jakiego worka, ale żeby też te osoby, które już dostają od nas te śmieci, żeby oni też wiedzieli, który worek, z którym położyć. Czyli tak, mamy dwie osoby, które twierdzą, że segregowanie śmieci nie ma najmniejszego sensu. Ja mam jedno pytanie tylko. Dlaczego do jednego kosza wrzucamy papier i plastik, jeżeli papier rozkłada się w różnym stanie? To myślę, że to jest bardziej też kwestia tego, że nie będziemy zbierać osobno plastiku, papieru, osobno ogryzka do jabłek, od jabłka, osobno skórki od banana, tylko jest zgrupowane mniej więcej to, co ma mniej więcej taki sam czas rozkładania się i jest też, nie jest tak szkodliwe. Jak na przykład... Jest szkodliwy, ale w momencie, kiedy umieszczamy, czy sam plastik taki jest, sam plastik, nie rozkładający się, jest szkodliwy. Wypiłeś sok. Tak. W butelce plastikowej. No i butelce jest w takim razie szkodliwa. Tak, ale czy jest